Dariuszu, się kłaniam się Państwu. Rozpoczynamy program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Józef Bakuła, prezes Radomskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednocześnie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Witam Pana, witam Panie Państwa. Prezesie, Panie Dyrektorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jest o czym rozmawiać. Za chwilę eurowybory, za kilka chwil wybory do polskiego parlamentu. Nie wspominam roku 2020, wybory prezydenckie, bo to jeszcze jest termin tak troszeczkę odległy. To co, tak o pieniądzach, panie prezesie, to temat bardzo wdzięczny, a szczególnie w kampanii wyborczej. Ekscytujący wszystkich z reguły. Tak patrzę na obietnice, które płyną ze wszystkich stron polskiej sceny politycznej, to tak się zastanawiam, skąd my weźmiemy na to pieniądze, panie prezesie. Prędzej czy później tych pieniędzy zabraknie. Wolałbym, żeby później niż prędzej, ale powiem tak, ja abstrahując już w ogóle od postaw polityków, tych z pierwszych stron gazet, ja jestem zwolennikiem takiej oto filozofii, że ludziom trzeba płacić za pracę, a nie za nic nierobienie, za bezczynność, bo wszelkie dobra, jakie powstają na tym świecie, zarówno intelektualne, jak i materialne, powstają z pracy umysłów i rąk ludzkich. Jeżeli będziemy dawać pieniądze za nic, zamiast zachęcać ludzi do tej pracy i ewentualne ulgi prorodzinne wmontowywać właśnie w pracę, czyli na przykład ulgi podatkowe dla rodziców wychowujących dzieci. No, jeżeli nie będziemy zachęcać ludzi do pracy, to prędzej czy później tych pieniędzy zabraknie, bo... Obywateli będzie przybywać, bo 500+ na każde dziecko obywateli będzie przybywać, a potem nie będzie miał kto pracować, tak? Te przewidywania się nie sprawdziły w tym pierwszym etapie, kiedy wprowadzono 500+. To nikt inny jak GUS, czyli państwowa instytucja, stwierdziła, że nie wpłynęło to na dzietność, na ilość urodzonych dzieci, więc nie sądzę też teraz, żeby to wpłynęło na ilość urodzeń. Myślę, że Polacy no, są na tyle świadomi, że ewentualne dziecko nie uzależniają od tych 500 zł, tylko od w ogóle od sytuacji życiowej. Gwarancja wypłaty dodatku 500 zł na każde dziecko. To? Pierwsze, bo pozostałe to już PESEL, jest, tak. PESEL, tak. Prawo i Sprawiedliwość, 500+ na pierwsze dziecko, do tej pory było na drugie, tak? Tak, drugie, no i właśnie. Kolejne. Wiosna Roberta Biedronia, pensja minimalna 2700 zł, bezpłatne obiady w szkole, minimalna emerytura, tu w przypadku PiS-u 13 emerytura w kwocie 1100 zł brutto. 100 zł, 1000 zł podwyżki dla nauczycieli, 1000 zł dla dzieci, 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych na rehabilitację. Polskie Stronnictwo Ludowe. Moda na 500+. Nie no, jest taka rzecz, że osoby pokrzywdzone przez los, jeśli mówimy o niepełnosprawnych osobach, to dojrzałe społeczeństwo powinno o nie zadbać. I tutaj akurat nie mam żadnych oporów co do tego, że powinno się pomagać w utrzymaniu zarówno dzieci niepełnosprawnych, jak też i dorosłych. Oczywiście, że tak, bo oni, to nie jest ich wina, że akurat są niepełnosprawni. Natomiast całą resztę powinniśmy zachęcać do pracy. Jak słyszę pensję minimalną 2700 ileś tam, to się zastanawiam, czy ten, kto głosi takie hasła, kiedykolwiek prowadził działalność gospodarczą, bo wtedy by miał pewną świadomość, że żeby zapłacić pracownikowi, najpierw trzeba tę złotówkę zarobić. A wcale nie jest tak prosto zarobić. Ale PiS mówi otwarcie i głośno, publicznie. Wszystkie swoje obietnice w piątce Kaczyńskiego w tej chwili obliczone zostały na 42 miliardy złotych. I Prawo i Sprawiedliwość mówi wprost, no pieniądze się znalazły, bo zabraliśmy te pieniądze mafii VAT-owskiej. Chciałbym wierzyć, że tak jest. Natomiast wcale nie mam pewności, czy te pieniądze są już w budżecie, czy one dopiero mają się znaleźć. Ale mówię, nie będę z tym dyskutował, bo nie mam takiej wiedzy. Natomiast jestem zwolennikiem, żeby płacić ludziom za pracę i ewentualnie zwalniać z podatków w ten sposób, uwzględniając ich trud wychowania dzieci.
Jest pan dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Radom, o bezrobocie? No, mamy ponad 20 tysięcy osób zarejestrowanych, około 20 tysięcy 600 osób. Przez miesiące listopad, grudzień i styczeń były delikatne wzrosty, tak jak jest to co roku, wynikające z tak zwanej sezonowości na rynku pracy. W lutym już powróciliśmy do spadku. Ale niepokojące jest co innego. 20 tysięcy osób, 20,5, to jest bardzo duże grono ludzi. A jednocześnie cały czas dysponujemy kilkuset ofertami pracy. To jest w granicach 500, 600, 800 i trudno znaleźć osoby, które by tę pracę podjęły. No, w Polsce nie opłaci się pracować. Dyrektorzy MOPS-u naszego wyliczyli, że osoba bezrobotna zarejestrowana u nas, ale oni nie liczyli zasiłku dla bezrobotnych, jest w stanie z różnego rodzaju form pomocy społecznej uzyskać 2,5 do 3 tysięcy złotych. No to idąc do pracy, jak się otrzyma najniższą pensję, to jest dokładnie 1614 zł. A trzeba 8 godzin odbębnić. Tak, ale trzeba też kupić buty, ubranie jakieś, żeby wyjść między ludzi, kanapkę sobie zrobić z czegoś do tej pracy i tak dalej, i tak dalej. To są też koszty. No więc jak ktoś ma iść do pracy po to, żeby jego sytuacja ekonomiczna się pogorszyła, to wcale mu się nie dziwię, że nie chce iść. Premier Mateusz Morawiecki już jest pytany w tej chwili w takich publicznych wywiadach, zresztą ten wywiad jest dostępny na oficjalnej stronie Prawa i Sprawiedliwości. Został zapytany, czy to już zawsze tak będzie, że przed kolejnymi wyborami trzeba będzie obiecywać Polakom kolejne transfery pieniężne, bo sama zapowiedź rozwoju gospodarki już nikogo nie przekonuje. No, tak jak powiedziałem na wstępie, ja nie jestem zwolennikiem takiego rodzaju prowadzenia tej debaty publicznej, ale proszę zauważyć, że to nie tylko partia rządząca, ale wszyscy się dokładnie w ten sposób prowadzenia tej debaty włączyli, bo jedni drugich prześcigają w obietnicach. No przecież wszyscy zauważyli, że to zaczęło działać. Tak, tak. Walka o głosy, tak? Ale prędzej czy później, budżet to nie jest worek bez dna, prędzej czy później te pieniądze się skończą. PiS przekonuje, że to jest inwestycja w przyszłość. Wątpię. Ja pamiętam sytuację w Szwajcarii, kiedy zaproponowano im dochód, minimalny dochód na każdego obywatela, dla każdego obywatela, płacony z budżetu, w wysokości mniej więcej naszych 12 tysięcy złotych i w referendum oni odrzucili tę propozycję. To jest dopiero świadomość społeczna. Życzyłbym sobie, żeby nasze polskie społeczeństwo także taką świadomość posiadało. Już pojawiły się komentarze w internecie, że wszyscy obiecują dodatkowe pieniądze na różnego rodzaju grupy społeczne, dla różnego rodzaju grup społecznych, a jeżeli chodzi o polską armię, polskie siły zbrojne, nie ma pieniędzy na to, by unowocześnić tę armię. I ona tak naprawdę porównywana jest do takiego pływającego Titanica. Nie wiem, czy nie ma pieniędzy, natomiast faktem jest, że te zakupy idą bardzo ślamazarnie. Od tych karakali, z których zrezygnowano, miały być, pamiętam, helikoptery, miało być wiele rzeczy. No i do tej pory, jeżeli coś się pojawia, to w pojedynczych egzemplarzach zupełnie. Rzeczywiście poważnych zakupów dla armii w ostatnich latach nie było. Dobrze, no to porozmawiamy jeszcze chwileczkę o Polskim Stronnictwie Ludowym. 23 lutego Rada Naczelna PSL-u opowiedziała się za współtworzeniem przez PSL Koalicji Europejskiej. Koalicji proeuropejskiej, my to tak nazywamy, ale rzeczywiście oficjalna nazwa jest Koalicja Europejska. Czyli razem do wyborów do Europarlamentu. I tak, i oczywiście od razu się pojawiła krytyka, dość powszechna. Powiem tak, każde przedsięwzięcie ma to do siebie, że... No taki zarzut, że tracicie tożsamość jako PSL. Jeżeli przystępuje się do takiej koalicji, to z jednej strony coś się zyskuje, z drugiej strony coś się traci. Kwestia jest taka, żeby ten bilans był pozytywny. Ja mam nadzieję, że taki będzie. Natomiast no, jeżeli niektórzy próbują przekierować dyskusję o Parlamencie Europejskim na sprawy obyczajowe, na sprawy wychowania dzieci, to ja przypominam, że Parlament Europejski niczym takim się nie zajmuje.
chodzi o wartości europejskie, tego nikt nie kwestionuje, żadna partia, przynajmniej w teorii, nikt nie kwestionuje i chodzi o, druga rzecz ważna, pieniądze w budżecie europejskim na nasz rozwój. Bez waluty euro nie poradzilibyśmy sobie. No wie pan, wystarczy sięgnąć wstecz, ile miliardów złotych nawet na samym Mazowszu przyjęliśmy i wydali, zagospodarowali w prawidłowy sposób, to można sobie wyobrazić, jakby wyglądała Polska bez tych pieniędzy, więc myślę, że dopóki jest to możliwe, powinniśmy z tego korzystać. A nawiązując do tego, robimy taką 23 taką imprezę. O to za chwilę zapytam, panie prezesie. No dobrze, to wrócimy do tego tematu rozwoju właśnie. Chodzi o to, o ten zarzut utraty przez państwa tożsamości. Nie obawiacie się tego, że tak naprawdę wasi wierni wyborcy w pewnym momencie się mogą od was odwrócić? Nasi kandydaci do Europarlamentu... Ja też chciałem zapytać, na co liczycie w eurowyborach jako PSL, tutaj już mówię też tak szczerze. Nasi kandydaci w wyborach do Europarlamentu to są ludzie, instytucje. Ich nazwiska mówią, ich nazwiska, ich dokonania dotychczasowe mówią same za siebie, więc nie obawiamy się utraty tożsamości. Jarosław Kalinowski, który będzie startował z Mazowsza, tego poza Warszawą Mazowsza, z jedynki, negocjował w Kopenhadze warunki wejścia do Unii Europejskiej i między innymi dzięki jego uporowi dopłaty dla rolników były na takim poziomie, jakim były. Obiad był zapowiadany, chyba 3 razy przekładany, godzina uroczystego obiadu, w końcu się wcale nie odbyła, bo Kalinowski nie chciał odpuścić tychże warunków. Później i tak byliśmy oskarżani, że to są za niskie, ale wynegocjował to, co można było wtedy wynegocjować. Na co PSL liczy w tych wyborach do Europarlamentu? Na utrzymanie przynajmniej tego stanu posiadania, czyli 4 eurodeputowanych. To jest możliwe, startując ze wspólnej listy? To jest możliwe. Gdzie jeszcze jest Platforma, SLD, Nowoczesna, Zieloni? To jest możliwe, bo mamy 3 jedynki, oprócz Mazowsza to będzie jeszcze Lublin wspomniany i Podkarpacie. W Małopolsce i Świętokrzyskim z 2 będzie startował Adam Jarubas. Z trochę dalszego miejsca w Poznaniu będzie startował nasz kolega, ale tamtych miejsc biorących zdaje się, że jest więcej, to znaczy ta koalicyjna lista, czy też dotychczas listy Platformy i PSL-u miały lepsze wyniki, więc liczymy na utrzymanie. Wybory do Europarlamentu w maju, kilka miesięcy później, jesienią, wybory do polskiego parlamentu. Tutaj jak to będzie wyglądało? Tego nie wiem, bo to oczywiście zdecydują władze naczelne, czyli Rada Naczelna Stronnictwa. Natomiast jeśli chce pan znać moje zdanie, to ja jestem za tym, żeby zrobić wspólną listę na przykład do Senatu, natomiast do Sejmu startować z własnej listy pod szyldem PSL. Czy na tej liście znajdzie się Józef Bakuła? Nie sądzę, dlatego że... Powiem tak, moja kariera zawodowa powoli dobiega końca. No, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, ile się ma lat i mierzyć siły na zamiary. Natomiast na pewno Radom Miasto wystawi jakiegoś swojego kandydata. Dzisiaj to jeszcze trudno mówić o nazwiskach, ale na pewno będziemy mieli godnego przedstawiciela. No to na koniec wracamy do 23 marca, to już niedługo, Radomska Resursa. Kongres. O godzinie 10 Radomski Kongres Samorządowy Kongres Regionu Radomskiego, tak to się dokładnie nazywa. Podsumujemy 20 lat istnienia samorządu Mazowsza i w tym samorządzie istnienia PSL-u, bo samorząd Mazowsza jest nierozerwalnie związany z PSL-em. Przypomnę, że od samego początku PSL jest w koalicji rządzącej i od samego początku przedstawiciel PSL-u jest marszałkiem województwa. Ale rozumiem, że gościem będzie pan Adam Stróżyk. Tak, z całą pewnością jest zaproszony, ale też jest zaproszony prezes Kosiniak-Kamysz, będzie Jarosław Kalinowski prawdopodobnie. No, uchylę rąbka tajemnicy, zaprosiłem wszystkich posłów stronnictwa, choć nie spodziewam się, że wszyscy przyjadą, ale na przykład sąsiad z Zamiedzy, Adam Jarubas, również obiecał, że przyjedzie. Będzie na bogato, mówiąc. Będzie ciekawy kongres, będzie także propozycja naszego programu dla Radomia i regionu na najbliższe 10 lat.
będzie opracowany dokument z tego i każdy uczestnik tegoż kongresu dostanie dokument. Czy rozpoczęcie kampanii do polskiego parlamentu? Myślę, że nie, no raczej, no na pewno to jest element kampanii do Europarlamentu, tak. No bo to już jesteśmy blisko, natomiast my będziemy mieli wydarzenia co miesiąc, to jeśli już pan o to zapytał, to 12 kwietnia robimy uroczystą naukową konferencję z okazji powstania 150. rocznicy powstania pierwszych spółdzielni spożywców. Pierwsze spółdzielnie powstały 3 w Radomiu, Płocku i Warszawie i okay. Chcemy tę rocznicę uczcić. Dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również za dziękuję. Za wizytę w studio. Józef Bakuła, prezes Radomskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednocześnie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, był moim Państwa gościem w programie Punkt Widzenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A ja się widzę z Państwem w programie Telewizji Dami. Oczywiście w Punkcie Widzenia o stałej porze. Do zobaczenia.